Z nami po meczu, przegranym meczu 0-1 z Wigrami Suwałki, Rafał Pietrzak. Rafał, nie tak to dzisiaj miało wyglądać. No na pewno nie, my liczyliśmy na 3 punkty, ale dzisiaj trzeba sobie powiedzieć to szczerze, że Wigry były lepsze i zasłużenie zdobyły 3 punkty. No tak, strzeliły bramkę jednak po bramce Kopi, tak naprawdę w meczu z Chojniczanką wyszedł Antonin Buczek i ta bramka padła identycznie praktycznie. Znaczy no nie ma tutaj teraz co patrzeć na to, jak padła bramka. My zagraliśmy dzisiaj słabo, nie realizowaliśmy założeń taktycznych na mecz i Wigry wygrały zasłużenie. A nie miałeś wrażenia, że po pierwszej połowie to wy powinniście prowadzić sytuację 1 na 1 Michała Nawrota, później główka z 3 metrów niecelna Kamila Cholerzyńskiego? Chyba można powiedzieć, że te niewykorzystane sytuacje się mszczą. Czy na pewno w pierwszej połowie mogliśmy nawet przegrywać 3-0. Tu musimy na początek na to popatrzeć. Tak jak mówię, zagraliśmy słabo dzisiaj i Wigry zasłużenie wygrały. Wy macie pretensje do Antona Buczka za tą sytuację, za te wyjście? Nie, bo Anton w pierwszej połowie uratował nas parę sytuacji, sam na sam wyciągnął. Tak jak mówię, w pierwszej połowie mogliśmy przegrywać 3-0. I tu też nie ma na to patrzeć. Wygrywamy razem, przegrywamy razem, jesteśmy drużyną i tak musimy podejść do następnego meczu i się nie załamywać. Dobrze, dziękuję za rozmowę.